Parkingi na osiedlu były puste, bo nikt nie miał samochodu, a były wielkości pasów startowych, więc pierwsze wyścigi były na żużlu całą bandą z podwórka. Na czym się miało, co tylko jeździło, co kręciło, zasuwaliśmy w każdej wolnej chwili. Pewnego razu po prostu nie wyjechałem nigdzie na wakacje. Co wakacje wyjeżdżałem do dziadków jednych, drugich, także całe 2 miesiące mnie nie było. W końcu przyszedłem do tego momentu, kiedy mi się to znudziło, więc stwierdziłem, że nie jadę nigdzie. No ale ojciec stwierdził, że trzeba coś ze mną zrobić, żebym nie siedział w domu i coś trzeba zrobić, żeby siedział na dworze, żeby się ruszał. Kolegów nie ma, no bo wiadomo, wszyscy wyjechali. No i mówię, ojciec trochę udzielał się w klubie i jakoś akurat tak wynikło, że spotkał się z dyrektorem ówczesnym klubu, kierownikiem. Poszli do wniosku, że mógłbym w zasadzie przyjść do klubu i zobaczymy, co będzie. No i te wakacje minęły tak, trenując trochę z zawodnikami z klubu, trochę sam. No i odpaliło to w zasadzie po jesieni. Stary Jamet tutaj. Ale wiesz, najważniejsze, że płynnie to wygląda. 12. Nie było żadnych niepotrzebnych jakichś. 9-9. W najgorszym razie najdłużej 9-8, znaczy najlepszym razie. Jak najgorszym... załamałeś, musisz oddać jeden dobry skok. Dwa równe dobre skoki. Próbuję oddać ten dobry skok od listopada. Światowa Agencja Antydopingowa odnotowała, że najwyraźniej przeszedł pan na sportową emeryturę i nie bierze udziału w rywalizacji sportowej. Jesteśmy zainteresowani, czy nadal ma pan zamiar brać udział w zawodach rangi UCI, ale jeśli jest pan zdecydowany na zakończenie kariery, w tym przypadku prosimy o potwierdzenie, wypełniając stosowny druk w załączniku. Informujemy również, że brak odpowiedzi z pana strony będzie potraktowany jako odejście z czynnej kariery. Akurat tak wyszło, że w Mistrzostwach Polski w kategorii wyżej udało mi się wejść do ósemki i pobić kilku już reprezentantów. Przygotowywałem się całą zimę do startu w sprincie indywidualnym, jako ten krótki taki sprinter. A po drodze w ramach treningu startowałem na 1000 metrów zatrzymanego. I wyszło tak, że w sprincie byłem z reguły drugi, trzeci, a na kilometr wygrałem wszystkie Puchary Polski i zostałem mistrzem Polski. Na koniec wygrywając z kolegami, którzy stricte się do tego szykowali. Także trochę wyszło to zabawnie, no ale to były te pierwsze chyba medale, które najbardziej cieszyły. To noga się, ta noga ubita, jak się od razu wejdzie. No to... Ale już teraz po rozrzewce, to trochę inaczej, z tego przepociłeś. Już...
No i to z czego będziesz? W sobotę 8 wyścigów. O ja pierdolę. W cały dzień. 200 metrów? Sprint? Kairin? No. Scratch? Kairin, scratch. Najdłuższa runda? Wyścig belgijski, wyścig duński i wyścig australijski. Sama atrakcja. Dla widzów. Jedną pełną górą, żeby przelecieć przynajmniej, nie? No. To ci ta trzecia. O. Będziesz pełna góra. Ten mój kolega, co został mistrzem olimpijskim, on... On jechał tylko dwa ćwiczenia na treningu, a my sześć. Do drzewka, dwa ćwiczenia? I koniec. Dwa ćwiczenia za skuterem, za trenerem, ale takie, że prawie rower rozrywał. Max. Do urwania. A my... A ile ten tor tam miał? 250. 250. A my jedno, drugie, trzecie. Do wymiotów, czwarte, do wymiotów, piąte, do wymiotów. Ale objętościowa praca kiedyś mówiłem. Mniejszy obrót, a więcej. Nie? Niedzielę będzie jakaś pewnie przerwa. Nie wiem, chyba godzinę, tak? Dwa tygodnie przygotowań, nie? Wystaję do startu. Ponad dwa tygodnie. Trzy tygodnie. 28 lutego. 11 będzie niedziela. Dwa i pół tygodnie. Zioło przystępuje do testu kiedy indziej. Nie ma kurwa, nie wiem. Nie, to jest. To dostaje jakieś sygnały z góry, kurwa. W ogóle wiesz, mi się nie chce nic pograć, ale też na playu się spadłem coś ten. Dobra, wiesz co, daj mi to tylko jakoś zepnij, kurwa, muszę jechać, nie? Przychodzę, zjem. Przestań! Ale jebać to. No.
Teraz było nieźle. Pierwszy wróci to samo, tutaj trzeba grafić, zbiąć, żeby się zaraz nie rozmawiać. Dobra. Tarpeczek dobra. Łapsia. Nie miałem czego kurwa pojechać. Za duży ten obrót jest. To chuj, do domu. Za 23 lata ponad już jeżdżę. I wraz z wiekiem, jakimś tam doświadczeniem życiowym to się trochę zmieniało. Wiadomo, że dla młodego zawodnika takie momenty to nie dostanie jakiegoś roweru, nie dostanie jakiegoś sprzętu. Jest jakieś niezgranie w drużynie, jakieś kłótnie, szykany czy cokolwiek. Z wiekiem to przechodzi teraz coraz dalej, tak? Nie dostaje się pieniędzy, brak wypłaty przez pół roku, bo tak też było. Niedogadywanie się z klubem, niedogadywanie się z kadrą czy z trenerem. To są takie składowe, które decydują o tym wszystkim. Poza tym wiadomo, że jak się jest w ciężkiej pracy przez parę miesięcy, tak jak zwłaszcza przed igrzyskami to się powtarzało, średnio 9-10 miesięcy poza domem, poza jakimiś krótkimi epizodami. Cała sytuacja, siedzenie w jednym miejscu, dosyć intensywny wysiłek dzień po dniu, to też trochę wpływa na tą głowę, że myśli się o zakończeniu, albo gdzieś tam przynajmniej w myślach szuka się alternatyw jakichś, co robić dalej. Tam tylko V8, nie? Damian Zieliński z Gryfu Szczecin, ten, który odniósł tu już w Melbourne życiowy sukces, awansując do półfinału sprintu Mistrzostw Świata kolarzy torowych, co do tej pory nie udało się jeszcze żadnemu z Polaków. Półfinał to znaczy, że Damian Zieliński, który w eliminacjach, przypominam, osiągnął trzeci czas, ustępując tylko Niemcowi, Jonowi, Holendrowi, Bosowi, znajduje się w gronie czterech najlepszych sprinterów na świecie. Powiem o tym Państwu później, bo teraz patrzmy, jak Damian Zieliński będzie rozgrywać ten decydujący pojedynek. Nie dał się tam zaskoczyć Bailey i on prowadzi. On na 200 metrów przed metą ma minimalnie lepszą sytuację, ale Polak nie rezygnuje. Poszedł tam górą. Może uda mu się wyprzedzić Bailey'a. Walczą, szalona walka. I jednak Australijczyk trochę lepszy. Był lepszy w tym trzecim wyścigu. Brawo, brawo dla Polaka. Pierwszym chyba takim dużym osiągnięciem, które mi się wydawało, że jest największe, to na pewno tytuł mistrza Polski. W końcu ta pierwsza koszula. Później stałem wicemistrzem Europy. Później 2004 rok, który był naprawdę udany. Wtedy udało się wygrać Puchar Świata. Pierwsze poważne podium. Na Mistrzostwach Świata wejście do czwórki. A do tego awans na igrzyska i siódme miejsce. Miejsce praktycznie w pierwszej ósemce, to można powiedzieć, że uznawałem tamten rok wtedy za swoje największe osiągnięcie, a udało mi się to powtórzyć jakieś 12 lat później, w 2016 roku. I to są chyba takie dwa największe, najistotniejsze epizody w karierze.
Jak my zaczynaliśmy, mówiło się, że taki wiek dla sprintera optymalny to jest 28, 26, 30 i koniec, nie? 32 może jeszcze coś tam. Technologia treningu i sprzętu samego się na tyle zmienia, że ten wiek się wydłuża. Potrafimy trenować na tyle, żeby ten organizm wytrzymał więcej, a przede wszystkim jeździł szybciej. Więc jakby się to wydłużało, miałem kolegów, którzy medalistów olimpijskich i mistrzostw świata kończyli mając 37, 39. Zdajesz sobie sprawę, jak wychodzisz z tego kolarstwa, że wychodzisz z jakiejś takiej, wiesz, z takiego życia, z takiej zamkniętej grupy i nagle sobie zdajesz sprawę, jaki świat jest wielki, ile daje możliwości. Przez 20 parę lat jesteś w kadrze, jesteś w tej zwartej małej grupie, związek ci kupuje bilety, wozi cię, karmi po całym świecie, a ty wiesz, wychodzisz, drzwi się otwierają i wiesz, i żyjesz w innym świecie. Niby wszystko miejsca, ludzie są ci sami, a nagle jesteś, wiesz, postawiony sam sobie, nie? Część ludzi się w tym nie odnajduje, nie? Wtedy w Kolumbii to był taki wyjazd połączony Puchar Świata z zgrupowaniem i z jeszcze jakimś wyścigiem. Więc już z góry było zapowiedziane, że na zgrupowanie nie zostanę. Mówię, termin jest na 15 grudnia i mam tam zamiar być. No i tak się stało. Gdy przyjechałem bodajże 3 czy 4 dni przed porodem. Różnie ludzie mają priorytety. Ja akurat stwierdziłem, że muszę być, że chcę być. Rodzina jest na zawsze, kolarstwo jest przez jakiś czas. Nic tym bardziej na tym nie ucierpi, nic nie stracę, jeżeli akurat będę w domu w tym czasie. I tak jak chciałem, tak się stało. No, wsparcie rodziny zawsze dawało kopa w sporcie. Jeżeli wiem, że mam tutaj stabilny grunt na miejscu, no, nie muszę się rozpraszać innymi rzeczami czy problemami. Także na pewno mogę sobie w spokoju później trenować i kontynuować karierę, wiedząc, że tutaj wszystko jest ok. I mam poparcie przede wszystkim. Nie wiem, dlaczego myślicie, że przeszedłem na emeryturę. Nie mam takiego zamiaru. Nadal jestem w gronie zawodników badanych oraz nadal jestem zawodnikiem reprezentacji z poważaniem.
Jest Damian Zieliński. Po wypadku w zeszłym roku stawiałem sobie za cel start w Mistrzostwach Świata w tym roku. Zrealizowałem, nie z takim skutkiem, jakbym chciał, no ale niestety nie udało się dojść do takiego poziomu, jakiego bym sobie życzył. Poza tym ta czołówka też już powoli się oddala. Nie ma co ukrywać. Myślałem gdzieś tam, miałem poparcie wśród czy fanów, czy też działaczy w sprawie kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Myślę jednak, że to jest tak odległa sprawa, nieodległa i odległa zarazem, że byłby to ciężki temat do zrealizowania. Poza tym trzeba było trochę się nad sobą zastanowić, pomyśleć co dalej i czy dalej warto jednak w to brnąć. No bo jeżeli się jest u góry, to chce się zostać u góry, a nie kończyć jako ten jeden z ostatnich. Jeśli ten mógł powiedzieć, że zabieram kurwa komuś miejsce. Ale póki co kurwa tutaj nie ma. Nie ma tutaj młodych, którzy są w stanie kurwa ze mną rywalizować. Oprócz Rudego. Dobrze mówię? Jak ja powiedziałem, jak mam kończyć? Dlaczego? Po co? Do czego oni będą dążyć? Jak to się mówi, nie mogą dziadka pokonać. Ja już powinienem być pokonany 10 lat temu. Niestety. Mm.
Wiki. Dziewczyny. Wstawać moje śminki. Dziewczyny. Znalazłam tego malucha śpiącego po bitwie. Wydawałoby się, że jest to niewolny. Smacznego. Ja wychodzę, pa, pa. O, a u mnie ty na obiad. Pa, pa. Gdzie ty idziesz? Na trening idę. Bądźcie grzeczne, mama mnie to popędza. O, szkoda, chyba najbardziej, najbliżej było medalu na Igrzyskach Olimpijskich, bo to chyba to byłoby jakieś takie zwieńczenie kariery. Wiadomo, że jak gdyby tego medalu nie było, to chciałoby się mieć chociaż Mistrzostw Świata. Nie było ani jednego, ani drugiego, no ale trudno. No. Mój ojciec zawsze mówił, że nie dla wszystkich wystarcza medali. Ojciec mój też wyczynowo uprawiał sport, akurat kajakarstwo. Mówił mi od początku, nie, że sportowca poznaje się po tym, że potrafi przegrać. Bo wygrać potrafi każdy, a po tym jak przegra, jak schodzi, jak się zachowuje, jak wygląda, że potrafi kontynuować dalej pracę i walczyć o dalej. W zasadzie jak jestem na torze, no, człowiek się zastanawia, czy zrobiłby to lepiej, albo że zrobiłby to lepiej i fajnie byłoby wskoczyć na rower, ale też z kolei myślę sobie o tym, czy stresie, czy nakładzie pracy, jaki trzeba przy tym starcie wykonać. I nieraz jestem zadowolony, że stoję z boku i obserwuję. Teraz, mówię, po 20 paru latach muszę też trochę odpocząć i dojść do ładu sam ze sobą.